witam w kolejnym odcinku naszej szalonej serii pełnej religii, papieży, dyskusji, na których mamy baptystycznego kościoła Westboro, karę śmierci, Boga w trzech smakach, a przede wszystkim wszystkich kreskówek. Dzisiaj zrecenzujemy głównie to, ale najpierw jako przystawkę, tudzież aperitif, zobaczymy kreskówkę, która zaczyna się tak. La 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 la, o! Tak, temnik wyssie wam duszę. Słuchajcie teraz dobrze. Bohaterem tej bajuchy jest Michał, który uzależnia się od komputera określanego tak. To coś innego niż zwykłe gry telewizyjne. Ach, gra telewizyjna. Pojęcie używane tylko w okresie PRL-u. Ten film nie jest z okresu PRL-u. Wyobraźcie sobie, co by było, jakbym ja cały czas używał nowomowy w filmach. Witajcie, towarzyszu widzu! Dzisiaj będziemy recenzować film wideo bazowany na rodzinnej grze telewizyjnej. Lepiej nie śmiejmy się za głośno, bo inaczej towarzysz generał zrobi nam ścieżkę zdrowia. Jesteś w mojej mocy. Zaraz, ten komputer mówi? A, no tak, przecież siedzi w nim szatan. Znaczy chyba. Doprowadza to do tego, że Michał poprzez nolifienie zapada w gorączkę z jakiegoś powodu i dostaje wizji, gdzie komputer zamyka jego i jego przyjaciół w środku samego siebie. Nigdy stąd już nie wyjdziecie. Za kogo się uważasz? Myślisz, że możesz robić co chcesz? Pewnie, że mogę. Jestem Bogiem. Chcę do mamy! Sonic Exe, co ty tu robisz? Idź krawędziową pastą dla małolatów gdzie indziej. Dzieci oczywiście dostają porywającą lekturę o tym, jak bardzo gry telewizyjne są złe. Ale tutaj dostałem coś, co mnie dobija, albowiem ten mnich mówi, że... Nie możemy żyć bez naszego dobrego Boga Ojca. Tylko jednej osobie możemy zaufać. Panu Bogu. A potem polewa komputer wodą, bo się zepsuł. Aha. Teraz główne danko, Arka Noego z 2007. Ten argentyńsko-włoski animowany opowiadający znaną historię Arki Noego film różni się od innych tym, że zamiast zwierząt mamy antro. Nie ma to zbytnio sensu, ale nie narzekam. W polskiej wersji wystąpili bardzo znani głosowi aktorzy, spadła mi pidokówka, dobra, nieważne. W polskiej wersji wystąpili bardzo znani dubbingerzy, m.in. Zbigniew Konopka, Anna Głos Trzech Żon Apostolakis, czy nawet Piotr Adamczyk. Aha, to Zygzak McQueen, no co ty, nie nosisz rajstopek? Dlaczego, czemu by nie rzucić okiem w naszej serii na tą nieco inną religijną bajeczkę? Oto Ilarka. Film zaczyna się i już widać, że animacja taka zła nie jest. Szczerze, jest całkiem dobra. Film ten tak bardzo stara się być Disneyem, że to widać. Ale w porównaniu z innymi filmami katolickimi to jest Hayao Miyazaki. Na początku poznajemy jednego z naszych głównych bohaterów, samego Boga, któremu głos podkłada Zbigniew Konopka. To ja, Lovelace, z krwi i kości. Dzień sądu ostatecznego. Ludzie powinni zapłacić za swoje czyny. Jesteś pewien? Kiedy tak mówisz o zagładzie? Podoba mi się to w tym Bogu jedno. Jest strasznie casualowy, czasami nawet wesoły. To jest jedyny raz, gdzie Bóg wydaje się sympatyczny w bajce dla dzieci. Nie zrobili z niego jakiegoś pompatycznego bytu jak inne kreskówki, a po prostu fajnego kolesia, którego szkoda, że ludzie się źle zachowują. Mamy nawet żart o pisaniu Biblii. Zobacz, Księga Buddy. Widzisz, jakie ma ładne obrazki? Ta tutaj to chińska robota, 800 stron na czerpanym papierze. A widziałeś, jaka oprawa? No a kiedy nasza będzie gotowa? Więc, jedyny dobry człowiek na Ziemi, Noe, oraz jego rodzina dostają wiadomość od Boga, że Ziemia zostanie zalana i na początku nikt mu nie wierzy, więc musi robić wszystko sam. Noe to całkiem fajny koleś, jeden z tych przyjemnych kreskówkowych dziadków, do których po prostu nie można się przyczepić, bo chcą kogoś uszczęśliwić tylko i jest miły dla każdego. I tak Noe wysyła gołębie do baru z cycatymi kurami, żeby poinformowały zwierzęta świata o tym, żeby przybyły na Arkę, ale tylko biały gorąb to robi, bo reszta się upija. Poznajemy później lwa Xiro, granego przez Piotra Adamczyka, który jest rozleniwionym i rozpieszczonym księciem, który oczywiście nie chce być odpowiedzialny, a także tą małpę, która wygląda ewidentnie jak król Louis. No więc wszystkie zwierzęta decydują się iść na Arkę i królem jest oczywiście lew. Ale czemu niektóre zwierzaki to antro, a niektóre są normalne? Czy to jest logika Star Wars, gdzie mamy jednocześnie normalne konie i koniowatych kosmitów? Tak czy siak, zwierzęta przybywają na Arkę Noego, po tym jak jedno z nich zostaje kurwa utopione. Poznajemy też tego oto tygrysa, czy też geparda, który na pewno nie będzie złoczyńcą, oraz taką trzy dziewczyny? Okej, okay, dobra, wiem, że nie lubicie, jak cały czas gadam o tym, jak bardzo mi się podoba dana postać, wiecie, więc dlatego raczej tego robić nie będę. Ale w lustrze to się na pewno nie mieścisz. Jesteś potwornie gruba. Dobra. Spokojnie, to nie jest tak, żeby je cała bez... Bo żeby żyć, to trzeba jeść, mam pusty brzuch i jest mi źle. Nie będzie nikt pouczał mnie, co mogę jeść, a czego nie. Apetyt ciągle rośnie, już nie mogę tego znieść. Ja muszę jeść, chcę jeść.
Tak czy siak, Tygrys planuje wrobić Xiro, który nie radzi sobie z obowiązkami króla, żeby sam przejąć tą posadę i oczywiście zjeść wszystkie roślinożerne zwierzęta. Tutaj muszę pochwalić przede wszystkim to, że film jest oryginalny. Nie skupia się na Noem, a zwierzakach. Ciekawe podejście. Tymczasem Xiro ma pewien problem, bo ta oto lwica próbuje nawiązać z nim jakiś kontakt, ale ten zlewa ją i po prostu chce się dobrze bawić. W końcu daje się wrobić w to, że rzekomo zjadł zwierzaka, przez co zaczyna panować chaos, ale w końcu dzięki mocy pana B oraz wiary w samego siebie, co jest bardzo wyjątkowo rzadką wiadomością jak na kreskówki religijne, ogarnia wszystko do kupy, zwierzaki się cieszą, a film się nakończy na końcu potopu. Ten film to do tej pory najlepsza adaptacja Arki Noego dla dzieci, jaką widziałem, a także najlepsza religijna animacja zaraz obok Księcia Egiptu. Wierzcie lub nie, ale to jest dobra bajka dla bachorów i dla starszych też. Żarty są całkiem dobre, 3 czy 4 nawet powiedziałbym są na poziomie Shreka, dialogi są bardzo dobrze potocznie zrobione. Mam nawet sympatyczne przedstawienie Boga, co doceniam w tego typu produkcjach, bo hej, w końcu to jest cel, zachęcić dzieci do Boga. Plus 3 nowe żony, fajna animacja, a nawet muzyka pada w ucho. Co mogę powiedzieć poza tym, że w końcu znalazłem dobrą religijną bajkę. Ogarnął nas lęk, ciało przeszył dreszcz. Deszcz ustał już, lecz teraz znów musimy tak jak dawniej mięso jeść. Zostałeś przy mnie tylko ty i nie pomogą żadne łzy. Ja przeżyć chcę, przeżyję dłużej niż ty. Nie próbuj biec, to bezcelowe. I tak cię znajdę, mój kochany, i przerobię na schabowe. Nie powstrzymasz mnie, o nie, nie próbuj sztuczek, by mnie zwieść. Tak musi być, nie gniewaj się, bo żeby żyć, to trzeba jeść. Mam pusty brzuch i jest mi źle. Nie będzie nikt pouczał mnie, co mogę jeść, a czego nie. Apetyt ciągle rośnie, już nie mogę tego znieść. Ja muszę jeść, ja muszę jeść.